Thank you Cześć wszystkim, tu Annie, witam Was bardzo serdecznie na kanale. Dzisiaj będzie troszeczkę taki krótszy filmik, wyjątkowo, ponieważ chciałam Wam pokazać tylko jedną karteczkę. Zrobię ją w ostatni dzień czerwca jeszcze, ponieważ chciałam ją zgłosić na wyzwanie, które odbywało się na Facebooku w Lemoncraft. No tam była taka fajna mapka, bardzo mi się ona spodobała, bo jest taka dość uniwersalna, i myślę, że jeszcze nie raz powtórzę kartkę właśnie według tej mapki. Naprawdę mi się bardzo, bardzo spodobała. No, a wiecie, że ja w ogóle lubię mapki. I jakiś czas temu też stwierdziłam, że muszę wrócić troszeczkę do nich, bo mam wrażenie, że te moje kartki zaczęły być. W pewnym momencie bardzo podobne do siebie, ponieważ ja tak najczęściej, wiecie, jeszcze jak robimy na szybko, trzymam się układu, serwetka na środku, jakaś kompozycja wokół serwetki, jakieś wiszące elementy, czy tam wydłużające kompozycje i na tym byśmy skończyli. I tak w pewnym momencie sobie zdałam sprawę, że te kartki zaczynają być, no, takie, y, podobne, tylko zmienia się tematyka i kolorystyka, y, więc stwierdziłam, że muszę coś, y, no, zacząć kombinować, bo mam wrażenie, że się nie rozwijam, że stoję w miejscu. Nawet ostatnio właśnie z Olą postulką na ten temat rozmawiałyśmy, że w sumie we dwie tak lubimy robić, jak nie mamy pomysłu, albo jak robimy na szybko, właśnie tak serwetka, kompozycja i, i wiecie, nie, no bo tak najłatwiej wiadomo, te kartki zawsze wtedy wychodzą ładnie. No, ale zapragnęłam też czegoś innego, więc tym bardziej chciałam właśnie jeszcze zrobić kartkę na to wyzwanie żeby znowu sobie poprzypominać taką jakąś inną no wiecie jakiś inny układ, żeby był, nie? Żeby coś zrobić innego. No a miałam do zrobienia jeszcze kartkę dla mojego taty właśnie z okazji Dnia Ojca. Ja wiem, że jest długo, długo po czasie, ale no ja się nie widziałam w okolicy Dnia Ojca z tatą i ja tą kartkę dopiero mu wręczę właśnie jakoś w lipcu, jak się spotkamy, nawet nie wiem czy nie w sierpniu, bo no tam teraz mama sobie skręciła nogę, tam uszkodziła, właściwie nie skręciła, ale no teraz troszeczkę, no tata musi za nim dużo rzeczy robić i nie wiadomo, kiedy tam dojdzie do siebie. No a też mamy trochę wyjazdów zaplanowanych i w sumie nie wiem, kiedy do nich przyjedziemy, ale na pewno w wakacje się spotkamy, więc wtedy. Właśnie dam dacie zaległą kartkę i mam jeszcze coś, co tam chciałam dodatkowego zrobić też na dzień mamy, bo dostała czekoladownik, dostała kartkę, ale jeszcze chciałam taki główny prezent zrobić, troszkę połączony z imieninami, bo to będzie takie coś większego, więc no to im dam razem. Dlatego miałam no, troszeczkę więcej czasu na stworzenie takiej kartki. No a mapka właśnie też wydaje mi się bardzo fajna na kartki dla panów. I właśnie też widziałam wcześniej u Oli takie bardzo dwie fajne kartki, i w sumie ona też mnie troszkę zainspirowała, żeby jednak zrobić tę pracę, bo fajnie wyszły i stwierdziłam, że w sumie mam ten sam bloczek, tą samą kolekcję, i że w sumie mogę ją wykorzystać dla Pana, nawet jak są tam kwiaty, bo czemu by nie, tym bardziej, że mój tata właśnie kocha kwiaty, on, wiecie, zawsze się otacza kwiatami, czy to na działce teraz, czy na balkonie, zawsze miał ich mnóstwo. Więc akurat do mojego taty kwiaty mi bardzo pasują. Nawet myślałam o, o zrobieniu kartki z altanką, bo też właśnie w tym roku mają swoją wymarzoną altankę. Niestety nie znalazłam żadnej w grafikach takiej pod męską pracę i w końcu postawiłam na coś innego. No i słuchajcie, wykorzystam do tego celu, właśnie ten bloczek Gentleman. Bo mamy wersję taką damską i męską tego i do tych właśnie dwóch kolekcji Lemon stworzył taki bloczek z wycinankami Ladies and Gentlemen. Ta kolekcja już troszkę ma, więc nie wiem czy wszyscy ją tam znają, pamiętają, ale ona jest naprawdę bardzo ładna, bo poza tymi różnymi fajnymi neutralnymi tyłami, gdzie są różne kraty, wiecie jakaś juta, jeans, no to mamy bardzo fajne elementy i właśnie męskie. Tutaj takie typowo i takie dodatki, właśnie tutaj wykorzystałam serce, no bo na dzień ojca, no to serce mi pasowały jak najbardziej. No i tutaj możemy też typowo taką kobiecą kartkę stworzyć, jak ktoś lubi kosmetyki. No to też mamy tutaj troszeczkę takich motywów, no i coś takiego też pod każdą kartkę, czyli kwiaty, motyle, więcej kwiatów, więc naprawdę fajny jest ten bloczek i. Z tego właśnie i tego korzystałam do stworzenia tej pracy. A jeżeli chodzi o napis, to wybrałam sobie napis po prostu dla taty. Kiedyś taki napis właśnie był przy okazji akcji wiosna u Asi Szulik, więc miałam. Jakoś tam mi się wpasował. No i oprócz tego wykorzystałam sobie tylko środki z AliExpress do kwiatów, bo ja sobie te kwiaty zrobiłam w sumie. Też z tego bloczka, właściwie Wam powiem na szybko jak to wykorzystałam. Te kwiaty sobie powycinałam, skleiłam dwie warstwy razem, jakby jedną warstwę większego i jednego mniejszego. Uformowałam to na dłutku, tak wywinęłam, wiecie, jak normalne kwiaty papierowe, żeby były takie, wiecie, fajne, wypukłe, zaokrąglone. I właśnie tutaj na środku sobie nakleiłam taki środek z Aliexpress, taki brązowy i tak powstały właśnie te kwiatuszki. No, musiałam na chwilkę przerwać, bo wiecie co, nagrywam na szybko też w dzień jeszcze, bo no mam tyle prac już do nagrania, że tak naprawdę nie mam gdzie tego odkładać, żeby mieć puste biurko, żeby móc tworzyć, bo potem wszystko składuję na tym, tu są jeszcze jakieś ścinki po tworzeniu i no jak odkładam potem te rzeczy, to całe biurko miałam zawalone. I wiecie, nie mam na bieżące projekty miejsca, żeby gdzieś to sobie porozkładać, przyda się. Także muszę chociaż część sobie już nagrać i właśnie postanowiłam tą kartkę nagrać, no bo to jest tylko jedna kartka. E, I może sobie zaraz też nagram bujo moje lipcowe, bo też bym chciała w nim już pisać. E, a korzystając z okazji, że córka jest na telefonie, a syn poszedł tam z tatą coś na dwór robić, e, no to stwierdziłam, że sobie nagram. Co prawda, nie wiem jak będzie ze światłem, więc jakby coś to przepraszam z góry, bo no jest już troszkę późno, bo jest 18 i już wiecie, powoli słońce zachodzi. Ja się postaram to troszkę rozjaśnić tam w programie. Wiecie, właściwie mój mąż się postara, bo to on mi obrawia filmiki, ale e, wiecie, no nie wiem, jak to tam będzie, czy to też będzie tak, jak zwykle. E, no, ale już bym chciała po prostu część, wiecie, mieć nagraną w końcu, bo też ostatnio wolę tworzyć wieczorami niż nagrywać, bo w dzień jednak basen, wiecie, z dziećmi czas, no wakacje i te sprawy. E, także no, przechodzę już do kartki, e, dlatego tak szybko dzisiaj. Ale myślę, że wakacje też nie macie czasu tyle oglądać, więc może nawet was ucieszy taki krótszy filmik dla odmiany. No i to jest właśnie efekt tej mojej pracy. Powiem wam, że bardzo, bardzo mi się podoba i jak wyszło, postawiłam na narzędzia, bo mój tato właśnie jest taką złotą rączką i Wiele rzeczy umie zrobić sam bez pomocy jakichś fachowców. I właśnie od dziecka tak mi się kojarzył, że wiecie narzędzia. Zawsze miał szafki pełne narzędzi różnych. No i dzień ojca, to tak wiecie, że doceniam to, że tam gdzieś umie wszystko zrobić. Serduszka są, więc jakby wszystko pasuje do siebie. Ma też kwiaty, o które lubi dbać. No, więc. Podoba mi się tym bardziej, że on teraz właśnie też tam remontuje sporo. Malował, nie malował, układli panele nowe, wymieniali tam moi rodzice sobie, więc akurat też na czasie tak jest teraz, nie. No, a jeszcze właśnie jak pokazałam tą kartkę, bo tam też ją już rzucałam na mojego fanpage'a, no bo trzeba było wrzucić na wyzwanie. No to właśnie moja koleżanka tutaj Ania, która mieszka niedaleko mnie też stwierdziła, że ten paseczek tutaj skojarzył się z krawatem i w sumie też może to przypominać, tym bardziej jest taka praca męska, no bo właśnie taki był układ tej mapki, że tutaj było takie coś długiego z takim wykończeniem, a potem był taki baner, no z takimi wyciętymi też krótszy, więc no tu jeszcze jakieś takie wzory były, więc akurat ten papier też mi fajnie przypasował, tym bardziej, że no tutaj są takie jakieś, nie wiem, narzędzia, mi się tylko kojarzy troszkę z takim jakimiś, wiecie, rozrysowaniem, jakimiś takimi technicznymi, no nie wiem, takie typowo podmęskie, nie, jakieś. I fajnie właśnie się połączył ten brąz z niebieskim, tak jak w tych kwiatach, więc podoba mi się ta kolorystyka, jak to wyszło razem. No i właśnie wykorzystałam sobie ścinki z wycięcia tej kraty do zrobienia tych banerków, Yy, więc w sumie poszły mi dwa arkusze, i to nie całe, bo tutaj jednak troszkę żal tego bloczku, zobaczę, że mam tylko jeden. Yy, chyba, yy, albo jedna chyba, no ale i tak mi żal tych tak papierów, bo są bardzo ładne, yy, więc staram się jak najmniej, wiecie, wykorzystywać, jakoś to tak pociąć mądrze, więc z jednego mi w sumie zostało troszkę więcej, bo tutaj ten piękny zamek, yy, ta część, która mi się bardzo podoba, mi została do jakiegoś albumu czy jakiejś innej kartki, yy, natomiast tego drugiego, no to już takie, wiecie, ścineczki właśnie, nie? O, tutaj jeszcze kawałek z tego. I ta krata, ale tutaj takie dechy były z tyłu, no i ta krata, więc to jest taki dosyć, wiecie, na tła arkusz, ale no jeszcze na jakąś DL-kę, słuchajcie, i jakąś taką kartkę prostokątną, spokojnie starczy, nie? No więc staram się oszczędzać, bo mi się strasznie te papiery podobają, ale jakoś tak, no nie wiem, czemu pani tak późno w sumie sięgnęłam. Ale no, pierwsza praca w sumie chyba nawet to jest tych papierów, ale mi się bardzo podoba, więc muszę częściej sięgać. W ogóle stwierdziłam, że ostatnio troszkę mniej tworzyłam z lemonów i muszę na nowo wrócić do nich, bo troszkę mam tych papierów, a jakby wiecie, no stop sięgałam po Margaret albo Craft o Clock czy tam Alchemii, a te lemonki jakoś odeszły w bok, a przecież kiedyś je bardzo, bardzo lubiłam. Co prawda, właśnie te dawniejsze papiery, jakby w takich bardziej, mam wrażenie, intensywnych kolorach. E, jakieś te kolekcje były takie bardzo różnorodne, teraz wszystko jest takie, wiecie, jasne, delikatne. Mam wrażenie, że troszkę przez to ai, i, y, no AI, ale ale no ja lubię, wiecie, ze starych kolekcji też tworzyć, nie muszę z tych bieżących, także tak. E, no i wam jeszcze tylko pokażę, że tak fajnie warstwowo jest e, dosyć no, i tu są jeszcze okulary. No właśnie, bym zapomniała. Bo mój tata, słuchajcie, kiedyś miał niemalże identyczne okulary, dosłownie takie same, właśnie. I tak mi się one skojarzyły, więc musiałam gdzieś je tutaj wepchnąć. E, więc no tak. No i oczywiście motylki. No, u mnie muszą być motylki. No, nawet męskiej pracy, słuchajcie, no co no latają na dworze, no to mogą na kwiatach być. Tym bardziej, ten motylek jest taki brązowy, więc tak bardziej do męskiej pracy. Także jest. No, i mówię z tyłu, kratą piękną też okleiłam żeby to fajnie stało, było takie, wiecie, sztywniejsze. No i co? No i tyle, co wam dzisiaj chciałam pokazać. Taki właśnie krótszy filmik z tą jedną kartką z mapki. E, powiem wam szczerze, że nie liczę na wygraną, bo tam tyle było zgłoszonych prac. Widać, że ta mapka wielu osobom przypadła do gustu, no bo jest taka dosyć prosta. E, dlatego mówię, ja pewnie jeszcze nieraz stworzę coś według niej. Sobie ją zostawiłam na telefonie, na wzór. E, i, I czasami będę sobie tam jeszcze tworzyć według niej, bo... Świetna jest, jak nie będzie jakiegoś pomysłu, to zawsze mogę zamiast tej serwetki i kompozycji zrobić znowu coś podobnego, nie? Bo to właściwie pasuje i do męskich prac bardzo fajnie, ale też do kobiecych również może to też dać przecież serwetkę, czy jakiś inny element, i, i zrobić kobiecą, dziecięcą, no jakąkolwiek właściwie pracę. Więc spodobała mi się bardzo. No i co? No i to w sumie na dziś tyle. Także dajcie znacie, jak Wam się podoba no ja lubię, wręcz kocham tworzyć męskie prace, więc no mnie się podoba i cieszę się, że znowu miałam okazję. Niedługo Wam pokażę kolejne prace, które dla męża zrobiłam, także też możecie się spodziewać takiego filmiku. Będzie coś, czego dawno nie było właśnie u mnie na kanale, coś się tworzy, więc zapraszam do śledzenia. No i to na dziś tyle. Żegnam się z Wami do następnego. Pa, pa!